Wiewiórki, bobry. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Was radośnie. Moja garderoba nowa przyjechała. Witam Was w dniu, w którym wybieramy się troszeczkę na przekór robocie. Wybieramy się trochę poza naszą dzielnicą. Kilka rzeczy się dzieje, w paru miejscach będziemy. Zresztą sami zobaczcie. Zapraszam Was bardzo serdecznie i życzę miłej zabawy. Relaksujcie się. No i oto i jest. Yummy. Spaghetti. Alla bolognese. Al dente. Z mięskiem. Tutaj można dać bazylię, będzie lepiej pasowała zdecydowanie niż szczypiorek, ale ponieważ nic innego nie było, a zielony kolor zawsze fajnie wygląda na talerzu. I will show you as you wish. It's like easier for you. I can easily stick. Yeah, exactly. No dobra, to smacznego. Najwyższa pora na nasze lunch, śniadanie. Tak się zapatrzyłem to gotowanie dzisiaj, że znowu nie zauważyłem, że kolejna koszulka mi się porwała. No po prostu dramat. Będę musiał zmieniać moją garderobę. Zamykamy sklep. Korzystamy z naszego wolnego dnia i jedziemy w odwiedziny. Ja jadę odwiedzić Adama, bo Adam miał pierwotnie otwierać w poniedziałek. Poczekajcie sekundkę. Muszę użyć dwóch rąk. Miał otwierać pierwotnie w poniedziałek. Czyli w nasz wolny dzień, ale okazało się, że dzisiaj jak zadzwoniłem do niego, to powiedział, że będzie otwierał w środę najprawdopodobniej. To my pewnie już wtedy nie będziemy mogli przyjechać, bo jednak praca. Także i tak jedziemy dzisiaj go odwiedzić, plus tam zawieźć mu jakieś rzeczy, które zamówił. Okej. Okay. I no tak, tam jest plac zabaw dla dzieci duży, to tam Taron sobie skoczy z Juny i zobaczy, jak to wygląda. W razie jedziemy. Odwiedzimy. Wyjeżdżamy i to jest gdzieś tutaj, prawda? A jesteśmy. Dotarliśmy na miejsce. Siedzą ludzie. Ja już biorę rzeczy. Dobra, zaraz widzimy się dalej. No właśnie. Dzień dobry, zaraz będę się witał. Zostawiłem żonę, żeby zapłaciła. No, nie płacz, kochanie. Dzień dobry. O, wreszcie fryzurę uczesałeś. No. Bardzo ładnie. Dobra akcja. Adam tam też to nagrywa. Przywieźliśmy Adamowi między innymi tam dwa hełmy, dwa kaski, które tam u nas leżały. I zostawiliśmy je w Passapie. Zapomnieliśmy o nich. I przed chwilą podjeżdża Passap z dwoma ochroniarzami tutaj z osiedla. Przepraszam pana, ma emocje. Zostawił pan hełmy w Passapie, my żeśmy tu Passapa przyprowadzili do pana. I kurna, my sobie wyciągają kaski. Dostali chłopaki i z ochrony pieniądze i pan kierowca też dostał. Także wszystko elegancko załatwione. Ale no niesamowita akcja. Tak, no. Tak, niesamowite. Dobra, idziemy. Gdzie? Co? Super. Idziemy teraz na plac zabaw, tak? Wzięliśmy jakieś pieniążki drobne z bankomatu. Idziemy teraz na plac zabaw tutaj. U Kuby, u Adama i Krzysztofa na osiedlu. Przy okazji zwiedzamy sobie okolice i patrzymy, co się już dzieje, co się jeszcze nie dzieje. No w ciągu dnia tutaj ludzi specjalnie nie ma, na pewno wieczorami jest inaczej. Miejsce do mieszkania, no coraz bardziej mnie to się podoba. Fakt, jak działa tutaj ochrona, no mistrzostwo świata. Natomiast no biznesu na razie bym tutaj nie zrobił, no nie ma co się oszukiwać. Ale za jakiś czas, kto wie, za rok może, wszystko wyjdzie w praniu. No i proszę, dotarliśmy. Ktoś pomyślał. Plac zabaw jest pod drzewami, także jest cień. Na podłodze tartan. To żeśmy już kiedyś widzieli na innych placach zabaw, ale tutaj dzięki temu, że tu nie ma słońca, to ten tartan jest jeszcze w miarę sprężysty. No i co? No i jest. O. Zaraz sobie Juny będzie mogła się pojawić. Nie jest to jakiś wielki plac zabaw, ale w zupełności wystarczający dla tego brzdąca. Tak? Podoba ci się? Jeszcze troszkę zawstydzona? Nie.
Ale się podoba, bo widać, że się podoba. Tak? Zaraz będziesz? I jeszcze dzieci są inne. No super. Dobra, kochanie. Miłej zabawy. Baw się dobrze. Leć. Przepraszam, szukam numeru 23. A to prosto i w prawo. Bo właśnie nie wiem, gdzie to było. Główna ulica, więc trochę się dzieje, jeździ, ale udało się przejść. Tu jest coś takiego jak Thyssen Market. I tutaj właśnie wchodzę. Bo tutaj są dobre rzeczy? Zobaczyć, co mają, bo podobno są fajne rzeczy. Ach, skan, oczywiście. Tam nie skan, tylko stały. Myj rączki, to już myjemy rączki. Cześć! A co to mój grubasek tutaj ma? Znowuż loda? Chodź piękności. Chodź, daj łapkę. Jak było na placu zabaw? Podobało się? Bawiłaś się dobrze? Nie oczekuję odpowiedzi. To było pytanie retoryczne. How was it, baby? Good. Yeah? She played with some other babies? Other child? With a lot of babies. Dziewczyny w ostatniej chwili zdążyły. Zaczęło lać. No i właśnie czekamy na tuk-tuka. I chyba poczekamy trochę jeszcze. Och ty, to nawet leje tutaj. Przecież na wynos było. A w centrum nie pada. Ty się odniesiesz? W centrum nie pada. No, u nas mamy pada. Ja też mam pada, mam dwa pady nawet do PlayStation. No to co, to czekamy aż przestanie padać, no. A, za cienkie, nie? Nie ma za cienkich. A ty też kręcisz? Cieszę się, że jakby... To jest pół na pół dla ciebie, nie? Fantastycznie. Zobacz, jak pięknie, jak na bogato i jak duża pizza. Fenomenalnie. Dawno takiej nie widziałem. Moja małżonka już się cieszy, bo jest głodna. I'm hungry. Pizza. Tak jest. A i Juny coś zje na pewno chętnie. I ja również. O, przepraszam, już wszystko wjeżdża na stół i jeszcze podkładka. Rączki powinny być dwa jak już. No dobra, postaw na środku. Jest fantastycznie. Jest ok. Jak kochanie pizza? Trochę za dużo do buzi włożyłaś, co? Spokojnie. No i tak to właśnie wygląda. Cheers. Dobre? Miam, miam? No super, dobra. To teraz ja spróbuję. Jak smakuje pizza? Pola pizza. Tutaj taka wstawka, gwoli wyjaśnienia. Skończyliśmy jeść pizzę u Krzysztofa i Adama. No i wróciliśmy do domu. Odwiozłem dziewczyny, zostawiłem w domu. Ja jeszcze wyskoczyłem w jedno miejsce. To zaraz zerkniecie. I tyle. O pizzy mogę powiedzieć tak. Bardzo naprawdę smaczna. Rzeczywiście jest dobra. Ciasto cienkie. Bardzo dobre. Lekko jakby wygina się przy jedzeniu. To bardzo dobrze o tym świadczy. Natomiast co istotne, nie spada z niego ta zawartość. Czyli łatwo jest ją zjeść. Bardzo dobre w smaku. Naprawdę rewelacja. Co do poziomu cen, jakby nie chcę się odnosić. To już jakby nie mój biznes. Także mogę powiedzieć tylko tyle, że no jakby niezależnie od tego, że jest naprawdę smaczna, to my specjalnie na pizzę nie będziemy tam jeździli, ale towarzysko jak najbardziej, oczywiście, że tak. Natomiast generalnie super chłopaki, bardzo, bardzo warto naprawdę tą pizzę spróbować, jak będziecie w Phnom Penh. Takiej dobrej tutaj nie jadłem jeszcze. No dobra. No to patrzcie, gdzie ja pojechałem znowu. Jeszcze przed snem wypad do Angkor Mart. Chcę kupić sok pomidorowy oczywiście, który się skończył, a jeszcze dodatkowo kefir, który wiem od Węgra, że tam sprzedają. Prawdziwy kefir. Jeśli to prawda, uda mi się go kupić, to kupię też mleko takie naturalne. To nie jest mleko, to jest mleko świeże, czy ono 2 tygodnie może stać, ale to już jest mleko, które może być zainfekowane bakteriami kefiru, czyli będę chyba w stanie zrobić własny kefir. Tak mi się wydaje. Spróbuję, zobaczymy, czy wyjdzie, czy nie. Jak się uda, fenomenalnie będę sprzedawał również kefir u nas, a przede wszystkim będę go pił, co uwielbiam. No i tak, i później wracam do domu. No i pewnie idziemy spać już, no. Dzisiaj się już wiele nie wydarzy, ale zobaczymy. No i jestem już w Angkor Marcie.
Zobaczmy. Gdzie te kefiry są? No już widzę stąd. Są. Niesamowite. Biorę od razu. Rany kitchen. No, jest kefir. No kefir, kefir. No nie ma co się oszukiwać. Jest kefir. Także kefir już wzięty i teraz mleko naturalne. Gdzie jest mleko naturalne? Gdzie jest mleko? Tu jest mleko. Tu są mleka. 100% czyste mleko, ale nie widzę, czy to jest napisane gdzieś, że to jest świeże mleko, czy nie. Które mleko jest świeże? Zaraz zobaczymy. Chyba to. Dobra, biorę mleko. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie, za obecność. Ruszyliśmy kawałek, pomimo tego, że powolutku czas nas zaczyna naglić z terminem oficjalnego otwarcia, to znajdujemy jeszcze czas na to, żeby wyrwać się i odrobinę przyjemności dla siebie wykreować. Na dzisiaj wielkie dzięki, dobrego popołudnia Wam życzę, miłej zabawy. Zapraszam na podsumowanie dnia około 22. No i na jutro, na kolejny odcinek. Trzymajcie się, bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.